Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godzina 2:20 w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. Policjanci w oznakowanym radiowozie chcieli przeprowadzić kontrolę samochodu marki Mercedes. Kierowca tego samochodu nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Podjęto pościg, do którego dołączył jeszcze nieoznakowany radiowóz. Na skutek pościgu doszło do zderzenia samochodów, zostały uszkodzone dwa radiowozy oraz Mercedes, który na skutek zderzenia jeszcze uderzył w drzewo, powiedziała Adamus. Policyjny pościg za Hondą? 4 rannych policjantów i 2 uciekinierów. Po zdarzeniu okazało się, że Mercedes był kradziony, a 32-letni kierowca miał 1,8 rok promila alkoholu. Podróżująca z nim kobieta najprawdopodobniej także była pod wpływem alkoholu. W zderzeniu samochodów zostało rannych 3 policjantów. 2 z nich już opuściło szpital, 1 nadal jest hospitalizowany, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu i zdrowiu. Kierowca zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.